Znaczy, ja pojedynczo? Aha, dobra, bo to jednak to jest event dla wszystkich graczy, dobra. No siema, kolejny odcinek z Taxi Bossa. Zaczynamy tym, że przerobiłem ostatnio tego Mercedesa Shepardowego i teraz mogę jeździć takim, który ma 4,4 gwiazdki. Ej, on ma 8,5 gwiazdki, jeździ jakimś gównem vanowym dużym. Co to ma być w ogóle? No, także jak widzicie, Taxi Boss po raz kolejny, proszę państwa. Lecimy, przyjmujemy kolejnych klientów, kolejne zlecenia, zarabiamy i powiększamy naszą firmę zdecydowanie. Bo ja tutaj pomiędzy po prostu odcinkami też sobie coś zarobiłem, też sobie coś ulepszyłem. Ale w tej pierwszej serii nagrywkowej też nie chciałbym za daleko odejść, nie? Chciałbym trochę waszych komentarzy połapać i korzystając z ich pomocy jakby dopiero gdzieś tam dalej jeszcze się ulepszyć. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my dzisiaj pierwszego klienta dostarczamy bardzo szybko w takie piękne miejsce. Proszę bardzo, nawet współczynnik większy uzyskaliśmy i teraz tak, już zrobiliśmy jakąś misję z tego co widzę. 15 klientów dostarczyliśmy i teraz musimy osiągnąć prędkość 150 mil na godzinę. Ty, bo ja nie wiem czy ja 150 mil na godzinę tym osiągnę. Tak naprawdę, nawet nie mam pojęcia gdzie bym miał to zrobić. Ale spróbujemy, jedziemy cały czas prosto na ten moment. Ej, nie, no tyle to ja tym samochodem nie wyciągnę raczej. Chociaż czekajcie, 120, 126. Jedziemy, 134, let's go. 147 i mamy to, 150. No jednak, ej, dobra, udało się wyciągnąć taką prędkość, żeby nie było. Także ulepszamy się od razu na kolejny poziom. Nasza firma w końcu dostaje pierwsze piętro. Także zawsze coś się dzieje. Ulepszamy, 9 poziom. Ej, tam była G-klasa chyba jakaś, nie? Do kupienia. Dobrze, dobrze, G-klasa do kupienia. 75 tysięcy, to chyba pora. Zdecydowanie to jest chyba pora na kolejny, kupno kolejnego pojazdu. No i kolejny raz musimy wytrenować naszych kierowców, aby mogli jeździć na przykład teraz tym samochodem, który mamy. Także dobra, jak zwykle ulepszenie jakieś. Teleport, dealership, sprawdźmy co tutaj mają dla nas nowego, all cars. I teraz tak, może właśnie jakiś większy, może jakiegoś suwika albo coś. Ile najwięcej gwiazdek możemy mieć w tym momencie? 5,8, 6,5, ale to bym musiał jeszcze 3000 nazbierać na 6,5. To jest co, czy może to, może właśnie duży samochód teraz. 6,0 jest za G-klasy, ale ona jest strasznie droga, nie? Ta G-klasa 110 tysięcy to my będziemy 3 lata zbierać. Dobra, kupię sobie pierwszy raz większy samochód może. Chociaż kurczę, bo ja nie wiem czy to on jest większy. Czy G-klasa jest większa, jak myślicie? Jest tu gdzieś napisane ilu ludzi można przewozić. Rating 6,0. Ale nie ma ile osób możemy przewieźć tym pojazdem, nie? I to jest problem lekki. Tak, to jest na tym poziomie do odblokowania. Czy tu był jakiś van albo samochód, który faktycznie pomieści większą ilość? Tutaj mamy. Ale to ma 4,6 gwiazdki. To ma kurczę mniej gwiazdek, ale faktycznie moglibyśmy większą ilość osób zabrać. A kurde, no nie wiem, nie wiem, czy na 6 gwiazdek sobie wskoczyć w tym momencie i podziałać bardziej w tym klimacie. Nie, dobra, weźmy pierwszego takiego właśnie, ściągnijmy, kupmy go. Ile on jest? 4,6 gwiazdki, to i tak jest więcej niż my mamy do tej pory. Możemy go też od razu zedytować troszeczkę. Czyli tak, ulepszmy tutaj wyścigowe, bo będzie mnie stać przynajmniej na ulepszenia od razu, nie? Przy innych pojazdach to by mnie już nie było stać. Patrzcie ile pieniędzy to kosztuje, po kilkanaście tysięcy za taki tuning podstawowy można powiedzieć. No i mamy 4,8 gwiazdki. A do tego czy jakiś kolor chcemy na razie zmienić, ewentualnie koła sobie zmienimy na jakieś takie fajniejsze, ciekawsze trochę. Minimalnie fajniejsze powiedzmy. I kolor ku, oczywiście, że takie robimy, no i na razie tyle chyba. Chociaż nie, jeszcze
Spoiler, tutaj coś było, gdzie to było? Glass tint, dobra, wrzućmy sobie to, ja lubię takie mieć szyby. Dobra, na razie żółty kolor zostaje, donę dajemy, wychodzimy sobie z garażu. I teraz tak, niech zarabiają kaskę. To musimy wrzucić któremuś z moich ludzi, musimy wrzucić lepszy samochód. Jak widzicie, ja ich sporo poulepszałem, więc faktycznie myślę, że na przykład Alexis Salgado mogłaby jeździć już tą Marchetą, tym Mercedesem, a ty sobie jedź, nie wiem, tam tym 3.0, tak? Bodajże takie samochody mamy na stanie w firmie w tym momencie. Tutaj jeszcze podrzucę, niech ten też się ulepsza. No a my idziemy, pierwszy raz pojeździmy większym pojazdem faktycznie. I teraz tak, 4.8, proszę bardzo, to jest mój pojazd. Pierwszy większy pojazd, który posiadam. Więc to jest też pierwszy raz, będę sobie właśnie tym śmigał. Proszę bardzo, wchodzimy. I co ja mam w ogóle zrobić do misji? Play for... 20 minut grać. Nie ma problemu. Akuratnie, jeżeli o to, to nie ma problemu. Dobra. Jeździmy większym samochodem i patrzcie, i teraz jak na złość nie będzie takich dużych grup, które będę mógł przyjąć. Dobra, jest. Jezu, ale oni słabi. 1,1 gwiazdki. No dobra, 1,1 gwiazdki, przewiozę was i tak, koniec końców. Null cliffs, please. No nie ma problemu, stary. Może macie mało gwiazdek, ale i pewnie płacicie słabo. Dobra, to już tutaj, okej, to taka szybka podróż, ale przynajmniej pierwszy raz mogłem całą czwórkę zgarnąć, nie? Żeby nie było. Pierwszy raz, tak, no to jakieś drobne w tym momencie żeśmy zarobili. Tutaj są całe grupy do zgarnięcia, 2 i 3 gwiazdki, 3 i 2. No dobra, wezmę na razie tę dwójkę, ale ja bym celował dzisiaj w zgarnianie całych grup po prostu. I czuję, że to by było fajniejsze, żebyśmy faktycznie całe grupy mogli zgarniać. Mamy też 1,5 kilometra do przejechania, żeby... O kurczę, policja była. Żeby co zrobić? Żeby zgarnąć jakieś drewno chyba z lasu. Jakąś wycinkę nie... to mój jest! W moim samochodzie jedzie! Ty, nawet nie wiedziałem, że jestem w stanie spotkać mój samochód, jakby pracownika w moim samochodzie. No dobra, ej, to w sumie fajna jest opcja, ta opcja mi się podoba. Oj, nie przejadę tędy. Ajajajajaj, dobra, jak ja mam teraz wrócić? Oj, powiem wam, myślałem, że zetnę tutaj sobie zakręt i będę szybciej u celu. A to wychodzi, że jednak nie bardzo, no i już nam spada cały ten wskaźnik dodatkowy. No nie fajnie, myślałem, że przejadę, niestety nie udało się przejechać w porę tutaj, dobra, siema. Dobra, dawać, wychodźcie już stąd, wywalone w was mam, w całą grupę. Dobra, 4,6, będziemy się to mylić cały czas, 4,6, jedziemy. No, o kurczę ty, no wyjedź, stary. Po prostu wyjedź, proszę cię. Ej, dobra, nie fajna miejscówka jest. Nie polecam tego miejsca, nie polecam tej lokalizacji. Nie można wyjechać po prostu jakimś takim szybszym przejazdem. Trzeba jechać jak GPS nam pokazuje. Bardzo niemiło się jeździ w ten sposób, jeżeli nie możemy sobie skorzystać z drogi szybszej jakiejś jazdy. No i teraz tak, na wprost, cały czas na wprost jedziemy. O, to też chyba nasz samochód był, by the way. Tak mi się wydaje. Dobra, na tym skrzyżowa... O kurczę, ale żeśmy przetrącili tam jakąś jedną rzecz. Nieważne. Dobra, współczynnik 1,3 będzie zachowany. Także spoko. No 5000 mi zapłacił, całkiem nieźle. Ale ja bym naprawdę chciał całe grupy zgarniać ludzi teraz. No tak, 6,6. Tak, 7,3. Oczywiście, już was zgarniam. Już. No nic, no tych ludzi nie zgarniemy niestety. Mają za duże wymagania co do środku transportu. Dobra, tego możemy zgarnąć, lekarza jakiegoś. Dzień dobry, panie lekarzu. Przynajmniej pan nie wybrzydzasz. Także jedziemy już. Nie ma żadnego problemu z panem lekarzem, zawsze pojedziemy. William Richmond. O kurczę, jak zwykle też wjadę sobie
coś. Ja pierdykam, no i tracimy premię znowu, no nie mogę. Dobra, szybko, go, 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 go. No ale my zamiast pojedynczych, my mieliśmy dzisiaj całe grupy wozić. No ale nie ma tych grup, widzicie. To jest, ja wam dawałem ostatnio przykład z Metina, dosłownie, że jak potrzebujemy w tej grze zdobyć coś tam, to nigdy nie trafimy właśnie tego, co potrzebujemy, tylko trafimy jakieś takie inne rzeczy. I to jest to samo w tej grze, dosłownie. Potrzebujemy całych grup ludzi, to spotykamy pojedyncze dosłownie osoby. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj, czy nie potrzeba im mechanika jakiegoś wysłać. Nie potrzeba, ale ulepszmy sobie zawodnika. No, nie potrzeba i właśnie teraz się pojawiła opcja z mechanikiem. No, nie wierzę. Dobra, tu jest dwa z trójka. No to trójkę już możemy zgarnąć faktycznie. Może się to jakkolwiek opłaci. Im mniej gwiazdek mają pasażerowie, to też mniej chyba kaski dają. Aczkolwiek z tego co widzę, ten bonus jest u nich większy. Dużo łatwiej jest chyba zrobić u słabszego gościa, u słabszego klienta ten bonus dodatkowy. Więc jak dla mnie fajna sytuacja, jeżeli mogę wykorzystać ten bonus faktycznie. I teraz gdzie tutaj? Gdzieś plac budowy, te sprawy. Okej, nie ma problemu. Już dojeżdżam na miejsce. Proszę bardzo, panowie, wysiadajcie, idźcie do roboty. Tak jak trzeba. No dobra, 1500 zarobione. Co dalej musimy zrobić jeszcze tutaj? Deliver to wood. Może po to drewno faktycznie sobie podjedziemy jeszcze. Zobaczymy, gdzie nam każą wyruszyć z tym gościem. Chociaż nie, no ten gość to pewnie do miasta chce pojechać. A jak? No to w całkowicie drugą stronę. Jakąś taką grupę chciałbym wziąć czteroosobową. Czy cztery osoby to jest max w tej grze, które możemy zabrać? To jest też dobre pytanie. Dobra, zjeżdżam tędy, może będzie szybciej, jak sobie wyskoczymy z mostu. No dobra, jakiś wanik mamy w naszej flocie już pojazdów, żeby nie było. No jestem przecież zaparkowany przecież tutaj. Czemu wy mi nie chcecie tego przyznać? Dobra, 1 i 7, okej. Znowu coś jest nie tak, send mechanik, dobra. No już mi Mercedesa zepsuli. A mogę jakoś ulepszać tych mechaników, żeby oni po prostu jakby szybciej działali albo coś takiego też by było fajnie. To nie jest mój samochód. Tutaj jacyś lepsi klienci są w tej okolicy. My potrzebujemy takich minimalnie gorszych klientów, ale jednocześnie żeby płacili sporo pieniędzy. No 7,5 gwiazdki, no jaja, to są jakieś jaja. 4 i 4, ja bym chciał całą grupę zgarnąć, no ale dajcie mi ich. Dobra, tych zgarniemy, 3 i 3 gwiazdki, niech będzie. Cara Mac, Kara Mac, Mac Kara. Niechaj będzie, 300 metrów tutaj do przejechania, okej. A, to prawie tyle co nic tak naprawdę. No i tutaj też nie ma gdzie nadrobić tego bonusu, nie? No bo jak ja mam bonus zdobyć niby w takim wypadku? Nie zdążymy za bardzo z tym bonusem powalczyć. No niestety, dobra, do tego drewna bym pojechał, tylko zastanawiam się, jak mnie droga powinna poprowadzić do tego drewna. Czekajcie, ja jadę tutaj, potrzebujemy aż tam być, dobra, do drewna. No to wjedźmy sobie na tę autostradkę, jakimś tam późniejszym zjazdem sobie właśnie zjedziemy. Ale spróbujemy zgarnąć to drewno, no bo wiecie, czas się nabije na spokojnie. To, czyli w takim razie, jeżeli czas nas nie obchodzi za bardzo, no to obchodzi nas zdobycie drewna, do którego mamy 700 metrów. O, ale się zmieściłem, ty. Ładnie, ładnie. Dobra, i tutaj jeszcze jest 500 metrów. No tylko pytanie, jak tu przejechać teraz? Z 500 metrów. Dobra, jest jakiś przejazd, okej, nie ma problemu. Raczej nie powinno być problemu z dojazdem. Także jedźmy. No i jaką w ogóle grę kolejną, czy jaki typ serwera, czy może PCD, czy coś, chcielibyście zobaczyć jako kolejne? To jest właśnie pytanie do was. Dobra, mamy tego Mafia Bossa, że Mafia Boss wylądował. O kurczę, podjedziesz pod to? Podjedziesz, okej. Czy ja mogę go zabrać jeszcze?
z tym drewnem. Mimo tego drewna mogę zabrać Mafia Bossa. Pytanie, czy on jeszcze właśnie ląduje jakby. Tutaj w teorii są puste miejsca. Mamy 5 miejsc w tym samochodzie. Aha, jest 100 metrów. Dobra, ty, ja tam podjeżdżam. Nie wiem, jak ta misja wygląda, ale ja tam po prostu podjeżdżam teraz. Może coś się uda ugrać tutaj. Otwarta jest barierka. Dzień dobry, witam. Deliver everyone for big rewards. Mogę jakoś usunąć to, co mam w tym momencie? 8 minut po nich jest. Dobra, nieważne, 8 minut po nich to... To nie damy rady raczej. Raczej nie dam rady, bo ja tu będę musiał jeszcze, wiecie, wrócić, zgarnąć ich. Ich jest 8. No to w teorii na 2 razy bym ich wziął. No ale to drewno wieziemy, no, zafajdane. Akurat nie teraz się musiał wydarzyć ten event, nie? To wydarzenie teraz zrobili z Mafia Bossem. A nie mogli wcześniej tego Mafia Bossa odpalić. A, to gagatki. Dobra, bo ja ten typ nie przejadę. Ja zapomniałem, że przecież ja muszę na most wyjechać. Więc nie mogę do samego końca polecieć, bo muszę o tędy na most. A jeszcze co najgorsze, to że mi ten towar się tu rzuca cały czas. Dobra, ale stąd już wyjadę na most. Stąd już nie powinien być problem, ale nas to spowalnia jednak. Jednak nas to spowalnia. A to pojechał gość właśnie z tym. Z Mafia Bossem, by the way. Pojechał z nim, pojechał. Kurczę, no. Ale ciekawi mnie, czy ja mogę to jeszcze zrobić. Może jakby mi pozwolili, to wiecie, to ja bardzo chętnie jeszcze raz bym się w tamto miejsce przejechał i spróbował to ogarnąć, tak naprawdę. Tam 7 minut było, więc może akuratnie się uda. Dobra. Okej. Dawaj, jest 6 minut jeszcze, ja tu jakieś 2 minuty jadę. No to ciężko 2 minuty, jak się jedzie w te okolice. Dobra, i tak drewno bym musiał jeszcze raz zdobyć. Dobra, Mafia Boss, 1,5 kilometra. Pytanie, czy wiem, jak tam trafić od razu. No nie wiem za bardzo, ale spróbujemy. Tutaj na most od razu musimy podjechać. Tyle to ja wiem, że tu na most. I teraz tak, może nawet, choćby wiecie, tych jednych, w sensie 5 jakby dostarczyć, to już by było coś. Mamy kilometr, wiecie, ten samochód też nie jest na przykład tak szybki. Goście mieli tam suwa jakiegoś szybszego, ten chłop tym suwem jak zasuwał. To jest też masakra, jak on szybko jechał tym swoim pojazdem. No teraz pytanie, którędy właśnie jeszcze dotrzeć do lotniska. Jak dotrzeć do tego lotniska, to ja też nie wiem do końca, chyba tu na wprost, nie? Jak pojadę, to już powinienem dojechać. Spróbujemy na pewno, to jest to, ja się podejmuję wyzwania, żeby nie było. Ej, ten gość właśnie już drugi raz stąd jedzie, to jest niesamowite. Aha, jak ja mam tych gości zabrać? Deliver everyone for big rewards. Pick up. Znaczy, ja pojedynczo? Aha, dobra, bo to jednak to jest event dla wszystkich graczy, dobra. To jest tak, jak było wcześniej, ja myślałem, że to każdy może osobno sobie tych gangsterów zgarnąć, a to nie, no. To cały serwer najlepiej jakby latał. Okej, i... Tam była w ogóle droga chyba na most, ale tędy też dotrę. Dobra, żeby nie było takich problemów, jedziemy. No tak, gość tutaj przede mną wyjechał. Spróbujemy dostarczyć. Dwóch to dostarczył zapewne ten jeden gościu. Jeden gościu dwóch dostarczył, 100%. Dobra. A przynajmniej się... Chciałem powiedzieć, że przynajmniej się nie wywalił ten samochód. No ale rozwalił się w inny sposób, więc to jest problem. W dalszym ciągu, dobra, 400 metrów jeszcze do przejechania. O, be careful. Jakie be careful, gościu, jesteś Mafia Bossem, a boisz się, że samochód lekko stuknę? Do reszty cię powaliło, typie. Dobra. Jeszcze? Co mu nie pasuje? Co mu niby znowu nie pasuje? Dobra, dostarczyłem. No mam nadzieję, że oni dostarczą jeszcze tych gości.
Coś się zepsuło, nic się tutaj nie zepsuło, także ja sobie ulepszam dalej moich zawodników. Proszę bardzo. Ulepszamy, ulepszamy. Trzeba te stare samochody też poulepszać po prostu, wiecie? Trzeba im zrobić jakieś rekonstrukcję lepszą. No i co? Ja myślę, że powoli będziemy sobie kończyć ten odcinek. Fajnie by było, jakby tego Mafia Bossa dostarczyli, to ja bym zobaczył przynajmniej, co za to jeszcze mogę zgarnąć, jaką nagrodę. Zostało dosłownie dwóch do dostarczenia. Oho, już trzeba naprawić samochód, nieważne, dobra. I to ten dobry, ten mój najszybszy samochód, chyba ulubiony do tej pory. Mój samochodzik jest do naprawy. No nawet wy mi nie mówcie, że jest jeszcze ta Mafia Boss tam. Dobra, ja pojadę sobie z jakimiś ludźmi, po prostu. Może nawet ich trzeba wywieźć na lotnisko, nie? Jest taka szansa? Nie. Jednak nie. Jednak tych nie. Tych przez autostradę przewieziemy. No jeszcze jednego. Kurczę, no róbcie go, ludzie. Jeszcze jeden. I będzie misja ukończona przy okazji. A ja sobie dostarczam ludzi. Proszę bardzo, tędy. Dobra, zrobione. Ja mam jednego zrobionego, 15 tysięcy. Plus jakiś bonus do ofisa został wrzucony. Nawet nie wiem jak on wygląda, ten bonus. Ale proszę bardzo, udało się zarobić. Udało się dostarczyć też pasażerów. Także dzięki wielkie za oglądanie tej miniserii. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.